Witam serdecznie, Kasper Popiela, moim gościem firma Budowlana Woźniak. Cześć, Łukasz. Kasper, dzisiaj bardzo fajny mecz waszego zespołu i tak naprawdę trzeba się uderzyć w pierś, że pierwszy mecz tak naprawdę zadecydował o tym, że nie przechodzicie dalej. Dzisiaj przegrywacie, no ale to pierwsze spotkanie moim zdaniem przynajmniej ustawiło to całe potyczkę. Znaczy powiem tyle, w pierwszym spotkaniu akurat mnie nie było, to my przegrali 8-1 chyba bodajże. No i dzisiaj poszedł mecz, no przegraliśmy niby 3-2, ale pokazaliśmy, że mamy honor i że gramy do końca. Nie uciekaj, chodź bliżej. Kasper, dzisiaj rzeczywiście graliście do końca. Słyszałem na ławce, bo siedziałem dzisiaj tak bardziej luźno było, siedziałem z Gold Teamem, siedziałem z wami. Odgrażacie się dość mocno, że poczekaj, niech ten Gold Team poczeka na ligę. Tak. Teraz my może przegrali, ale szykujemy się na grupę finałową i myślę, że wyjdziemy zwycięsko z tego pojedynku. Dzisiaj? Najwyżej jak... Będziemy walczyć do końca i pokażemy, co na stadzie grupy mistrzowskiej. Zażartuję, śmierdzę? Nie. To zapraszam bliżej. Kasper, dzisiejszy mecz przegrany, ale to też pokazuje, że potraficie się przeciwstawić takiemu zespołowi jak Gold Team. Tak. Mimo braków kadrowych potrafimy grać piłką. No może pierwsza połowa dzisiaj trochę była słabsza, ale w drugiej pokazaliśmy, strzeliliśmy bodajże trzy bramki, dwie. No i potrafiliśmy zagrać coś piłeczką. Jak rozmawiałem dalej na tej ławce rezerwowych, to też dało się dzisiaj usłyszeć, że traktujecie puchar poważnie, ale bądź co bądź z przygotowaniem do tego, co was czeka już od następnej kolejki, czyli liga. Czyli dzisiaj taktycznie daliście też pograć zmiennikom, także tak liga przede wszystkim dla was jest najważniejsza. Tak. Teraz już z pucharu odpadamy, to skupiamy się na lidze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że podium albo nawet mistrz, no to może śmieszno trochę, ale zobaczymy. No, ucieka strasznie. Chodź tutaj bliżej. Wiem, że chcesz pokazać wszystkich sponsorów, ale musimy jeszcze porozmawiać. Ostatnie pytanie. No, bardzo mocno dzisiaj zaakcentował mi to kapitan wasz, że interesuje was też mistrzostwo, bo jesteście w stanie to zrobić. Aż tak bardzo wierzycie w siebie? Znaczy, umiejętności mamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wierzymy bardzo w siebie i... No i co? I pokażemy, na co nas stać. Myślę, że mistrzostwo może zobaczymy, ale trzecie miejsce jest realne. Nie śmieję się z wypowiedzi. Cały czas widzowie ocenią. Śmieję się, że uciekasz do tyłu. Dziękuję za wywiad. Dzięki.